USA versus Polska, lód. Ale w napojach. Spartiatics! Witam, witam tych Amerykanów Dave'a, witam serdecznie Dave'ów z Ameryki na czacie. Obejrzymy odcinek Dave'a z Ameryki 5 godzin temu. Lody w napojach, siema. Pamiętam, że kiedyś mój wujek i ciocia mieli imprezę w Polsce i ja ich zapytałem, czy oni mają lód w domu. Bo akurat nie chciałem pić piwa i myślałem, że sobie zrobię drinka. Ale oni powiedzieli, że nie mają lodu. To ja poszedłem do sklepu i kupiłem takie plastikowe, małe woreczki, które można napełnić wodą i wtedy włożyć do zamrażarki i wtedy masz kostki lodu. To napełniłem te woreczki, zamroziłem... Gdzie on jest? Co za kraj? Takie dziwne domeczki małe. To jest USA niby? On jest Dave z Ameryki, ale to jest USA? Czy to jakiś... Co to jest? I przyniosłem ze sobą na tą imprezę. Belgia? I akurat zrobiłem sobie drink. Nie, dobra, już widać. Gdzie indziej ta flaga miałaby wisieć? Wódkę z kolą. Ale najpierw wyjęłem lód zamrażarki i Nowy dosłownie Orlean, jest? Napełniłem taką... nie teraz. Dużą szklankę z tym lodem. I wtedy wziąłem tą szklankę tam do salonu, albo tam, gdzie ludzie jedli. I wlałem wódkę i potem kolę. I jak ja to robiłem, była taka starsza ciocia. Ona pewnie miała przynajmniej 70 lat. I jak ona widziała tą szklankę pełną lodu, to ona była zaszokowana. Ona była tak zaskoczona. Ona tak, tyle lodu? Ale czy to nie będzie zimne? I ja powiedziałem, mam nadzieję, że to będzie zimne. I w taki sposób i nie... Ciocia z Polski, kiedy widzi lód w szklance. Wytyfy. Ciocia z Polski, kiedy widzi wódę w szklance. Tak, trzymać. Tylko się dowiedziałem, że po pierwsze niektórzy Polacy, może tylko starsi Polacy, nie wiem, ale może młodzi też tak nie chcą pić zimne napoje i może też nie chcą dużo lodu w swoich napojach, ani w swoich drinkach. I w Stanach to jest całkowicie na odwrót. I Amerykanie uwielbiają lód i mają wszystkie swoje napoje z lodem i bardzo dużo lodu, że ta cała szklanka jest tak wypełniona lodem. Nie, nie, siawiu, ale widziałem to kiedyś. Swój napój. I właśnie dzisiejszy odcinek jest właśnie o takich różnicach między jak Polacy i Amerykanie myślą o lodzie. Dobra, pewnie w Polsce mniej lodu, bo jest cały rok zimno. Moja teoria. To może od razu powiem, że jak byłam mały, to chyba byłam tak bardzo polski, bo też mi się nie podobał ten lód, że uważałem zawsze, witam, że w każdej Andrew. Restauracji było za dużo lodu. I pomyślałem, hej, ja chcę wypić ten Pepsi, albo Mountain Dew, albo Sprite i nie tą wodę. I uważałem, że ten lód po prostu za bardzo zmieniał smak tego napoju. Oczywiście byłem dzieckiem i chciałem bardzo dużo cukru, ale teraz jak jestem starszy, to chcę chyba więcej. Doceniam te napoje w Stanach. Szczególnie, że jak zamawiasz Pepsi albo coś w restauracji, to oni ci leją ile chcesz. Dziobonek, no można by obejrzeć, ale ty już chodzi dzisiaj, bo sporo rzeczy jest. Chociaż zobaczymy, ile zejdzie na reagowanie. Pijesz ten kubek, tą szklankę, oni ci dają więcej tego napoju za darmo. To nie chodzi o to, że tak, oni mi dali za mało i oni oszczędzają. Ale myślę, że raczej ludzie w Stanach po pierwsze chcą, żeby napoje były bardzo zimne. To jest numer jeden. Numer dwa. Myślę, że prawdopodobnie im smakuje to, że te napoje są rozcieńczone, tak się mówi? I osobiście ja też tak uważam teraz, bo czasami Pepsi albo Cola albo cokolwiek jest po prostu za słodkie. Albo jak robię sobie drinka, to może ten drink jest nie za no, ale mocny, zimne napoje dodam, dają. Wiem, jakiś whisky albo coś i potem dodam kolę, ale nie chcę dodać za dużo coli, bo wtedy jest za słodkie. To wtedy po prostu daje dużo lodu i wtedy to się wszystko miesza z tym lodem, z tą wodą i to lepiej smakuje. I dosłownie wszędzie, gdzie idziesz w Stanach, w każdej restauracji, to każdy napój jest z lodem. Co się dzieje? Czemu tak machał do nas? Pełno lodu. Każdy kubek, każda szklanka
jest pełna lodu. I dodatkowo, jak idziesz do restauracji, to każda restauracja... Pijesz whisky same bez coli? Żadnej? A to lepiej, tak? Wodę za darmo. I to jest woda z takiej maszyny, skąd mają Pepsi albo coś takiego. I tutaj też zawsze jest pełno lodu. Z kranu pewnie, a nie z maszyny. Do Polski i ogólnie do Europy, to się okazuje, że zależy od w którym kraju, ale powiedzmy w Polsce na pewno jest dosyć mało lodu. I myślę, że tak jakoś niedawno zaczęliście sprzedawać torby lodu. Myślę, że tak 20-30 lat widziałem. Temu. To, ale bardzo drogie to jest. Były nielegalne, bo tak ludzie jak pomyśleli, na to, co to jest. Po pierwsze będę płacił za wodę i jeszcze do tego, żeby przeziębić sobie gardło. To jest bardzo polskie, żeby powiedzieć słowa, przeziębić sobie gardło. Dosłownie chyba nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś po angielsku powiedział co. Jak jest dobre whisky, to lepiej pić bez coli, ale dobre whisky zaczyna się od 100 zł do nawet 800. To nie lepiej nie pić i pić IRB i kole daily? Coś tak jak... Dobra, coli nie, ja coli nie pijasz ty, da? Chyba, że zero. Ale jak już piję napoje, szczerze, jakie pijecie kole? Ja czyjeś kole, już tak z automatu powiedziałem, bo wiesz, cola Pepsi to się mówi cola na to. Ale tak kolorowe napoje, to jakie ty pijesz? Bo ja tylko kole, ja nie lubię innych napojów kolorowych, tych takich wiesz... Tych typu cola, Sprite, tam co jeszcze jest? Jakieś inne gówno, no. Ekol. Oshi, ale Oshi to izotonik, to nie wiem czy się zalicza. Podpiwek. Szczyry starego polecam, no kolorowy napój to chyba jak stary, no napije się czegoś mocniejszego. Przeziębiłem sobie gardło. Tak Polacy lubią, nie, sorry, uwielbiają mówić, że przeziębili no. sobie gardło, albo, że jak wypijesz albo zjesz coś innego, to przeziębisz sobie gardło. Ty, a jest tak czy nie? Boże, przecież to całe życie tak babcie gadały, nie? Ty, kiedyś pamiętam, chory byłem i taka ciocia przyszła w odwiedziny. I ja zacząłem pić wodę z butelki, z lodówki i ona na mnie nakrzyczała. Mówi, to ty chory, leki bierzesz i ty zimne pijesz? Odłóż to już. Ja pierdzielę, a mi się pić chciało. Ja nawet nie mam pojęcia, jak przetłumaczyć takie coś na angielski. Niektóre zdania albo powiedzenia po prostu nie istnieją po angielsku, ale w Polsce używacie bardzo często. Witam, tak jak przeziębić sobie gardło. Nie wiem nawet, co to znaczy. I po drugie, że nie wiem, co to znaczy. Tak what the fuck is, że to mnie przewiało. Tak co to jest? Ty, ale no, ja ogólnie mam tak, że ja lubię w zimnym siedzieć, ale jak mam znajomych, to oni tak mówią, że na przykład wiatraka nie włączą w lato. Wiatraka, który ma być w lato, bo jak będą w ciepłym i potem podejdą do wiatraka, będzie wiało i odejdą znowu w ciepłe, to się rozchorują. To jest chyba jakaś teoria w dupę spiskowa. To jest w ogóle możliwe? Ja w to nie wierzę. Ale dużo ludzi takich znam i nie wiem, pewnie wy też kogoś takiego znacie, że nie wiem, dziwne ty. Wiatr tak przeszedł przez twoje ciało, tak co to jest? Nie mam pojęcia. Po twojej zdejmie po 80 lat, to też prawda. To się mówi po angielsku. Tylko takie pomysły istnieją w Polsce i może w jakichś innych słowiańskich krajach też. To nie mam pojęcia, czy to jest prawdziwe, bo przeziębić sobie gardło, ale wiem, że Polacy tak myślą. Tak co, I got a cold in my throat? I pamiętam, że rozmawiałem z lekarzem o tym i co innego mam? Że hej, Polacy myślą, że jak pijesz coś innego, to przeziębisz sobie gardło i będziesz chory. I ten lekarz powiedział, że to nie jest prawda. I on powiedział, że bakteria rośnie najlepiej, jak temperatura nie jest ani zimna i ani gorąca. I oczywiście chorujemy od bakterii. Tak jak pijesz coś, co jest zimne, albo coś, co jest gorące, to nie jest dobra temperatura dla bakterii, żeby tak bakteria rosła. A jak pijesz coś, co jest tak temperaturę pokoju, to akurat to jest dobra temperatura, żeby bakteria rosła. Hej, ja nie jestem lekarzem, tylko co mówię ci... Po co się mówi się, że przyczyną kreczu szyi bywa co jest krecz szyi? Terminem tym określamy bywa stan zapalny rdzący się w nerwach i mięśni szyi powstały na skutek działania niskiej temperatury na to miejsce. A co jest krecz?
Kręczy, co to jest? Czyli co Kręczy. on, to co ten lekarz mówił, może on jest jakiś anti-Polak lekarz, no i tak fuck Polacy, ja im pokażę. Nie wiem, Uważaj. może, albo może jest po prostu zwykłym lekarzem. To czy ktoś może mi wytłumaczyć, co to znaczy przeziębić sobie gardło? I jak to się dzieje? Powiedz mi, wytłumacz mi proszę, jak to się dzieje? Bo moja babcia zawsze uważała... Dobra, mam już, ja już wiem, jaka jest odpowiedź. Wymyślili to producenci Strepsila i innego gówna na gardło, rel. Wymyślili to, żeby ci wcisnąć te miodowe te kapsułki, żebyś to ciućkał. To nie istnieje. Wymyślili to i wmówili nam, a ty potem biegniesz do sklepu i kupujesz to gówno. Czy jak ona mnie odwiedzała w Stanach, Holi, bo ona jest Polska Holinex. Oczywiście, to ona zawsze tak wariowała, jak ja piłem iced tea z lodówki, nie że po wiem, pierwsze Łukasz. Ona mówiła, czemu pijesz takie zimne, nie sorry, zrobię jej głos, tak, czemu pijesz takie zimne, synku, no Dawidku, proszę cię, nie pij takiego. I ja tak pomyślałam, co? O czym ona pierdoli? Ja co to w dupę jest? Nigdy o takim czymś nie słyszałem w moim życiu, to on zawsze mówił tak, Sigma. Nie, takie zimne z lodówki. I jeszcze do tego brałem z lodówki iced tea i brałem lód zamrażarki, tak pełny kubek. I wiesz, to jej głowa wybuchła. Ona niestety w taki sposób umarła. Tak to jest, jak Polacy niestety widzą, że pijesz coś innego. Jest bardzo możliwe, że jak to jest starszy człowiek, to oni ubrą. Skrzywiło mi szyję na jedną stronę, nie mogłem wyprostać, musiałem nosić kołnierz. A, miałeś tak jak Andy Anderson w odcinku Ludwiczka, co samolotem latali. To jest serio możliwe? Pamiętam, jak odwiedzałem tą babcię w Polsce, to przez jakiś czas znajdywałem jakieś nieotwarte jogurty, które leżały na blacie. I ja tak pomyślałem, kto zostawił jogurt? To jest mleko mniej więcej. Kto zostawił to na blacie? To będzie pełno bakterii, to będzie niedobre, będzie do wyrzucenia. To ja zawsze wkładałam do lodówki. I wreszcie moja babcia powiedziała, no Dawidku, czy ty chowasz moje jogurty? Ja powiedziałam, no tak, bo ktoś zostawił jakiś jogurt tutaj. I on tak, no nie chowaj mi to, bo te jogurty są za zimne dla mnie i nie chcę jeść takie zimne jogurty, bo przeziębię sobie gardło. To ja po prostu myślałam, że moja babcia była taka kuku. I tak myślałam, no wiesz, bo ona jest stara, pojebana. Nie, okej, nie, ja tak nie powiedziałam. I ja na pewno nie mogłem sobie wyobrazić, że dzieje? Istnieje cały kraj, że ludzie myślą, że jak pijesz albo jesz coś innego, to możesz przeziębić sobie gardło. I potem się dowiedziałem, że nie, że bardzo często ludzie tak myślą w Polsce, szczególnie starsi ludzie. Jak ty jesteś młodą osobą i ty też tak myślisz, to proszę, proszę napisz w komentarzach. Może mi nawet napisać tak indywidualną wiadomość, albo mailem, albo na Instagramie, albo na Facebooku. I może ty nie, wiesz czegoś, co ja nie wiem. Ja nie mówię, że nie masz racji. Uważam, że to brzmi zwariowane i nieprawdziwe, ale może jest prawdziwe, ja nie wiem, ja nie zjadłem wszystkich, jak to się mówi, nie zjadłem wszystkie rozumy. To jak ty czegoś wiesz, okej, okay, może jakiś CIA albo FBI tak kryją ja nie to wiem, od o Amerykanów, co tu chodzi. Że tak hej, oni nie mogą wiedzieć, że jak ty zjesz lody zimą, to umrzesz. Na przykład kiedyś tak było, że był styczeń i byłem w Polsce i osobiście uważam, że lody w Polsce są zajebiste, bardzo mi smakują. To dla mnie nie miało różnicy, czy to było gorąco na zewnątrz, czy zimno. Witam, ja chciałem witam. Zjeść pyszne polskie lody. To zamówiłem sobie lody i tak chodziłem przez te rynek lody, takie i jadłem gałki? Te lody. I nagle zauważyłem takie starsze babcie, one były tak niedaleko mnie. I tak słyszałem, że one mówiły o mnie. One tak, no zobacz Zosiu, o w takiej pogodzie je lody. A ta druga tak, ojejku, ja bym nie mogła, bo mnie gardło tak boli, bym sobie przeziębiła gardło. Ja tak pomyślałem, what the fuck, co się dzieje w Polsce, że to jest to, o czym ludzie rozmawiają na ulicy? Albo też mam taką sytuację, że kiedyś byłem z dziadkiem tak wiele lat temu. To chyba było w roku 95. I pamiętam, że ja z dziadkiem poszliśmy do takiego małego sklepika, tak niedaleko jego domu. I pamiętam, że powiedziałam, hej dziadek, kupisz mi orężadę? I on powiedział, kupię pewnie. Ci. I zamówił mi orężadę i sobie zamówił małe piwo. I żebyś wiedział, polskie małe piwo to w Stanach jest normalne piwo. To on sobie zamówił piwo i ta pani, która tam pracowała, nie pamiętam ile miała lat, ale powiedzmy 40 plus, nie pamiętam. I ona powiedziała,
a czy chcecie z lodówki, czy chcecie taką zwykłą? A dziadek mówi, a ja taką zwykłą wezmę. A ja powiedziałam, ja wezmę z lodówki. A on tak... Jesteś pewny? Bo ja... Ja nie mogę pić takie z lodówki, bo mnie dawno tak, tak nie jadłem bardzo. Boli. Jest takie zimne, to ja nie wiem, czy chcesz z lodówki, bo trzeba to jest zjeść. Za zimne dla mnie. I wtedy ja pomyślałam, holy fucking shit, co się dzieje z tą lodówką? Tak przejechałem lodówka w ruch publiczny. Z jednego kontynentu do drugiego i się okazuje, że w Polsce znalazłem najzimniejszą lodówkę na świecie. I szczerze mówiąc, ja prawie to w niej był przechowywany koronawirus od 95 roku. Rel? Mam swoje zdanie i pomyślałam, ja nie wiem, może to nie jest dobry pomysł, może ja umrę, bo ona to mnie tak przestraszyła i pomyślałam, może to jest takie zimne, ja nie wiem, co się stanie. Lodówkę jak kiedyś był jak iPhone? Film Terminator 2, sorry, Terminator 2. To była taka część, że ten T-1000, nie wiem jak się nazywa w polsku, T-1000 może, to ten T-1000 gonił Arnolda Schwarzeneggera i ten Sarah Connor i tego John Connor. On ich gonił i potem nagle, tak jak taki tir się wywrócił i taki liquid nitrogen się wylał na niego i on tak zamarzł. I potem Terminator, Arnold Schwarzenegger, zastrzelił go i on tak wybuchł na kawałki. I ja tak myślałem, że stanie z moim gardłem, że wypiję najzimniejszą orężadę na świecie. O, widzę przerwa w pracy. Z najzimniejszej lodówki na świecie i w trakcie moje gardło po prostu pęknie, wybuchnie i ja umrę. Tak myślałem, że się stanie. To prawie powiedziałam, nie, wezmę tą zwykłą, ale... Też pomyślałem, ale nie, poczekaj, tak, teraz muszę to wypróbować, bo to jest, jak to jest takie zimne, ja muszę wiedzieć, jak najzimniejsza orężada na świecie smakuje. To powiedziałam, no wezmę z lodówki. I ta pani tak, jesteś pewny? Powiedziałam, tak? To ona mi udała tą orężadę, otworzyła. Dupeka, historia. Tak spróbowałem, jak się bałem. Spróbowałem i się okazuje, nie, to jest po prostu zwykła orężada z lodówki. Ja tak pomyślałem, co jest nie tak z tą kobietą? Ale potem byłem starszy, to już spędziłem więcej czasu w Polsce i się dowiedziałem, o, tak wszyscy w Polsce myślą? Potem miałam koleżankę, która była młodsza ode mnie, wtedy miała tak 28 lat i pamiętam, że przyszła na imprezę z takim piwem, który nie był z lodówki i ja się zapytałem, czy chcesz, żebym to włożył do lodówki? Ona powiedziała, nie. Bo jest trochę chora i jej nie wiem, ja jest loser. Nie analizujmy tego. Ja tak pomyślałam, to jest prawdziwe w Polsce? Ale myślę, że różnica jest taka, że w Polsce rzadko jest gorąco. Czy nawet jak jest ciepło i wy myślicie, że jest gorąco, to nie jest gorąco. Bo mniej więcej wszędzie czyli to, co mówiłem na początku, tam, gdzie nie ma sprawdza pustyni, się. Albo nie jest blisko pustyni, to tam jest bardzo gorąco i bardzo wilgotno latem. Wiesz, ja się wychowałem na północy, mieszkałem w Bostonie, mieszkałem w Filadelfii. Tam lato było takie gorące, bo było bardzo, bardzo wilgotno. I potem mieszkałem na Florydzie, tam jest gorąco i wilgotno. Tam latem jest tak 35 stopni, ale wilgoć jest taka mocna, że czuć jak 40 stopni. Ale mimo wszystko, nawet jak mieszkałem w Filadelfii i wróciłem do Polski, spędziłem tam lato, to ja pomyślałem, w Polsce się ludzie wszystkiego boją, na to wychodzi. Super. Nawet nie jest wilgotno, że jak jest gorąco, możesz się schować w cieniu i już jest chłodno. Nawet nie jest gorąco. A i tak jeszcze jedną szybką historię. Pamiętam, że w 95 roku poszedłem do sklepu, żeby kupić Pepsi. I powiedziałam tej pani, że chcę kupić Pepsi. Ona powiedziała, nie mamy Pepsi, tylko mamy Pepsi Cola. I ja tak, what the fuck? Tak, co to znaczy? I potem mi dała Pepsi i powiedziała, tylko mamy Pepsi Cola. Ja tak, okej, okay, to ja wezmę Pepsi Cola. To ja nie mam pojęcia, co tam się działo. Czy tak może to wytłumaczyć? I potem, jak już byłem dorosły, to tajna wiedza. Spędzałem więcej czasu. Nie możemy się nią dzielić, nie z Polakami. Latem, szczególnie, to pamiętam, że byłem zaskoczony, że w lipcu, jak imprezowałem, byłem na jakiejś imprezie w nocy, nie? I to było tak przy rzece, na zewnątrz. Pamiętam, że to było druga, trzecia w nocy. Było chyba tak zimno, Rukasz, mimo to, że jego wicu ulubiony. W nocy już było zimno. Ja pomyślałem tak, jak to jest możliwe, że w lipcu jest zimno? No bywa, tak. Wiesz, na Florydzie i chyba na północy też, jak jest lato, jest lipiec,
Może być trzecia w nocy i jest gorąco. Tak, przez JJ, to, że jest klasyk. Bingo, to tam nie możesz uciec od tego gorąca. Dlatego wszędzie jest klimatyzacja i ludzie piją zimne napoje z lodem. I nie wiem, jak to jest teraz w Polsce, czy ludzie kupują lodówki tam, gdzie masz takie miejsce, żeby wkładać kubek i tam woda i lód wylatuje? Pewnie jak kupujesz nową, dużą lodówkę, to może takie coś masz. Napisz w komentarzach, bo nie wiem. Ale ja spędzałem większość swojego czasu jako dorosły w Polsce, w dużych miastach. Ale fajne było. Albo mieszkałem w mieszkaniu. W Polsce nie ma lodówek. Albo moi wszyscy znajomi też mieszkali w mieszkaniu. To nikt nie ma takiej maszyny w zamrażarce, gdzie ta maszyna robiła lód. To nie wiem, daj znać, czy ty masz takie coś w domu. A w Stanach to każdy ma taką zamrażarkę, że po prostu ma w drzwiach, dostajesz lód i ludzie piją lód ze wszystkich. Albo jak mają jakąś starą lodówkę, to w środku tej zamrażarki jest taka maszyna, która robi lód, to wtedy musisz otworzyć tą zamrażarkę i wyjąć ten lód. Turystyczną masz lodówkę? Ta taką w sensie, co się lód wsypuje, żeby zimno tam było? Taką? I mniej więcej zawsze pamiętam, że każda zamrażarka taka była w Stanach przez chyba całe moje życie. Okej, jeszcze kilka historii i potem kończymy. Taką styropianową, pamiętam, że no. Kiedyś byłam z kuzynem w takim małym miasteczku w Polsce i poszliśmy do takiego małego sklepika, żeby kupić piwo. Okej, było latem bitwy. I było gorąco, było ciepło. Okej? I chcieliśmy kupić zimne piwo. Nie wsypujesz? I oni mieli takie lodówki, gdzie trzymali swoje piwa, ale widocznie te lodówki nawet nie były podłączone do prądu, albo jak były, to były tak ledwo działały. Ja myślę, że oni prawdopodobnie wyłączyli te lodówki, bo nie chcieli płacić za prąd albo coś takiego. Ja byłem zaskoczony, że oni sprzedawali piwo, które nie było zimne. I wtedy pomyślałem, że raczej zamiast być lodówką, tam gdzie było to piwo, to było taki pokój, jak kupujesz cygaro, jest taki pokój, że tak jest trochę wilgotno w środku. Tak właśnie było w tej lodówce. I ogólnie mi się wydaje, że kupujesz piwo z lodówki w niektórych sklepach w Polsce, zależy, to nie, a w niektórych nie. To tak, ta lodówka jest tak trochę nie inny za zimna, temat jest jednak. Tak trochę zimna. Nawet miałam taką kuzynkę z Polski, teraz która tak mnie robią? Odwiedziła, jak byłam w Hiszpanii i powiedziała tak, wow, ich piwo z kranu, ona powiedziała, jest takie zimne. I pomyślałam, no rzeczywiście, piwo z kranu w Polsce nie zawsze jest bardzo zimne, jest tak trochę zimne, albo zwykłe zimne, powiedzmy normalne zimne. A w Hiszpanii jest dużo zimniejsze i w Stanach chyba też. A, jeszcze a propos mojej babci i tego, że ona nie chciała pić nic zimnego. Pamiętam kiedyś, ona zrobiła dla mnie płatki rano na śniadanie. Wiesz, w Stanach zawsze się fajne to miasto, po którym łazi. Poszedłbym se tam. Dosłownie nikt nie słyszałem, że Jerela zrobił płatki na gorąco. Może to jest oatmeal albo porridge, jak to mówi w polsku. Z jakiego kradu? No, że tak nalewają mu chodzi, no. Kasza albo coś takiego. A, sprawdziłem, że oatmeal i porridge to jest owsianka. Tak masz owsiankę, to okej. Z kija, no. Możesz to jeść na gorąco, ale to nie jest popularne w Stanach. Raczej ludzie kupują cereal. Cereal znaczy płatki. To pamiętam, że ona mi zrobiła płatki i byłam tak zaskoczony. Nalewać? Tak schudne, że ona mi podgrzała to mleko. Że to mleko było gorące i potem wtedy wsypała Tylko ten gość z 1/10 wie, gdzie teraz Dave idzie. W sumie ta, idzie i nie dotrze nigdzie. Płatki, ja tak, ew, babcia, what the fuck is this? Tak obszczeliłam, nie, okej, tak nie zrobiłem. Oczywiście zjadłem i podziękowałem, było miłe, okej, wiem, że wygłupiam, ale nie byłem chamski dla mojej babci większość czasu. To zjadłem to, wiesz, te płatki z gorącym mlekiem, ale okej, whatever. I po prostu myślałem, że jeszcze raz, że moja babcia była jakaś zwariowana. I potem się dowiedziałem, że do dzisiaj istnieją ludzie w Polsce, młodzi ludzie, którzy jedzą płatki z gorącym mlekiem. Posłuchaj, jak ty... Ja jem z zimnym, ale w ogóle płatków nie wiem, ale owsiankę na przykład, można to nazwać płatkami? No ja to z zimnym, no. A ty widzę? Jak jesz? Ty, ale pamiętam na koloniach, jak jeździło się z 20 lat temu, no to były tak, że stały te wazony w dupę z mlekiem, to był jeden z ciepłym, drugi z zimnym, jak kto chciał se lał. Nie tylko, nie, że nie tylko ciepły, ale wybierałeś se. Sparta, przypieprzyłeś na masie, pamiętam cię 25 kilo temu, 25 kilo temu to bym ważył... Czekaj, teraz się zastanawiam, z 50 parę kilo.
Pamiętasz mnie chyba tuż po, jak wyszedłem z obozu w takim razie. Jesz płatki z gorącym mlekiem, to ty musisz być zaaresztowany i od razu cię biorą do więzienia. Okej, i może jeszcze jedną, ostatnią historię. I to jest, jak byłem mały, może miałem tak 8 albo 7 lat. I raz na jakiś czas ja z moimi 25 rodzicami kilo. poszliśmy do takiej restauracji Tak, chińskiej. I tam Rukaszu, mieli no. takie małe saszetki z, nie wiem, czy to jest dobre słowo, takie małe torebki z cukrem i solą i tak dalej. Ja miałem tak No. 7-8 lat i mówię do moich rodziców, tak, hej, zobacz, oni tutaj mają cukier za darmo. Może powinniśmy je wziąć do domu? I moi rodzice tak na Polski siebie się umysł. spojrzeli i się uśmieli i powiedzieli, no, on jest prawdziwym Polakiem. Ale pamiętam, że w tej restauracji zawsze ci dawali. To był test, wzięli syna, bo w Ameryce wychowywany. Wiesz, chodź. Halinka, chodź go do restauracji, weźmiemy, zrobimy test. Położyli saszetki, że niby w restauracji sami sprawdzą, czy będzie chciał zabrać. Bardzo dobrze. Wodę z lodem, tak jak w każdej restauracji. To oni Ty, przychodzili. ale serio, to jest jakaś Polska w dupę. To jest jakby polski chromosom, ja bym to nazwał. Każdy Polak ma jeden chromosom więcej, polski chromosom. Ty, miałem 8 lat, za darmo. W McDonaldzie była maszyna taka, że się klikało i słomki wypadały. Z kolegami klikałem, ty, słomki brali. Po co nam w dupę po 10 słomek? Nie wiem, ale były za darmo, to braliśmy. Mieli taki duży dzban i lali tą wodę z tego dzbanu i tak przekręcili Polski ten dzban, chromosom. żeby nie tylko woda wylatywała, ale też te kostki lodu. To wtedy miałeś tak, wiesz, pełną, takie duże szklanki, takie plastikowe kubki nawet, bym powiedział, pełne lodu. Ten kubek, jaką ma pojemność? 200 ml, malutki jest. Takiej zimnej wody z lodem. I ja nie wiem czemu, ale zawsze mój cel był, żeby tak wypić tą wodę, żeby już jej nie mieć. Ja nie wiem czemu. Byłem dziwnym dzieckiem widocznie, ale zawsze jak tak wypiłem większość tej wody z tym lodem, to oni od razu wrócili i napełnili tą wodę. Ja tak, ah, dopiero Ile? Nie skończyłem tą wiem. wodę i teraz mi. Witam, Black Blue. W Łodzi słomki za darmo, w Warszawie był ketchup z dozownika za darmo. No, WK chyba do tej pory jest, nie? Jeszcze napełnili Chociaż ja tą wiem, bo wodę nie i byłem zawsze mnie tak dawno. wkurzało, że to było takie zimne i że było Witam, tak Black dużo Blue. lodu. Okej, i co jeszcze mogę. Dzięki, Crotchman, za 4 lata. Biorę hot doga, to biorę po 10 chusteczek. No git, chusteczek nigdy nie za dużo. Powiedzieć, to chyba wszystko na Witam, dzisiaj. witam. Daj znać w komentarzach, czy jesz płatki z gorącym Hej, to nie mlekiem i ketchup. też napisz swój adres, żeby Z policja zimnym. od razu po ciebie przyjechała. I też daj znać, czy tylko moja babcia i tylko stare babcie w Polsce myślą tak, że przeziębisz swoje gardło, jak pijesz coś z lodem, albo jesz lody, albo pijesz coś innego. Daj znać Nie w tylko. komentarzach, czy ty też tak myślisz, i też daj znać, ile masz lat, jak tak myślisz i może daj mi Nie jakiś sprzedawałem. dowód, czemu to jest prawdziwe? Okej, i to wszystko. Dobra, już widzę, jak go wyzywają i piszą, że to prawda. Co do lodów, to potwierdzam. W lecie uwielbiam, od jesieni do wiosny nie jem, ponieważ zupełnie nie mam na nie ochoty. Myślałem, że go wyzywa. Mnie zawsze śmieszy, jak Amerykanie zamiast kostek lodu zamrażają całą wielką bryłę lodu, a potem kruszą ją specjalnie szpikulcem, robiąc przy tym sporo bałaganu. Michał, o czym ty pieprzysz? Ty, szczerze, wydaje mi się, że ty poglądał film Krwawy Sport z 75, jak Bolo Yang, taki wielki Chińczyk dopieprzony, kopnięciem niszczy bryłę lodu. I on myśli, że Amerykanie tak robią, mimo że Chińczyk zrobił na filmie amerykańskim. Pobije go w GTA. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!